Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z waszymi za dobrymi bitwami. W tym odcinku zobaczycie czołg, oczywiście w 800 odcinkach pełno Szwedów, więc znowu Szwed Emil 1, Emilek, który uważany jest za w tej chwili niby OP czołg. Oczywiście nie ma OP czołgów, są czołgi, które mają wiele zalet, ale nie ma czołgu, który ma tylko same zalety. Ten odcinek być może nie jest najcudowniejszy, jeżeli chodzi o obrażenia i expy, ale później wam powiem, dlaczego chciałem wam go pokazać. No, oczywiście bitwa też bardzo dobra, którą wysłał mi gracz o niku Elformen. Cześć! No, cześć wszystkim. Jest to mapa Tundra. Macie 30% szans na zwycięstwo, nie jest łatwo, ale postanowiłeś wjechać na Hila. No i tutaj będziesz walczył na początku z tymi czołgami. W ogóle na Hilu będziesz głównie przebywał w tej bitwie. Ale na początku wytłumacz się, co to w ogóle oznacza Elformen, bo ja na początku widzę na TS-ie i pomyślałem, że jesteś Elfomenem, czyli połączeniem mężczyzny z elfem, ale jesteś Elformenem, czyli połączenie performance'u z elfem i mężczyzną. Czy o co chodzi z tym Elformenem? Ten nick to właśnie niektórzy tak uważają, elf czy mężczyzna po prostu. Ale to się składa po prostu stary nick, nie pamiętam skąd ja go wziąłem tak naprawdę. I Elformen, to nic się nigdzie nie tłumaczy w żaden sposób, po prostu Elformen. Po prostu Elformen. Dobra, dlaczego akurat pomysł twój był na tą bitwę wjazd na Hila na Tundrze? Pomyślałem właśnie tutaj takie granie na wieżę z miarę. Kadłub trochę widać, ale właśnie on bija sporo. I że coś tam postaram się tutaj obić, tak. Tak jest, bo tak naprawdę już pokazywałem bodajże dwie bitwy na tym czołgu, więc już wiecie, że głównymi zaletami tego czołgu jest oczywiście to, że ma magazynek i to, że mimo to, że ma magazynek, może grać na wieżę, ponieważ jak widzieliście na ósmych, podobno nawet i na dziesiątych tierach, gra na wieżę jest skuteczna na tym czołgu. Czy się z tym zgadzasz? Właśnie tak, tutaj jest bardzo dobra ta wieża, tak jak powiedziałeś. I granie na tą wieżę bardzo się opłaca, nie? Odbija. Bo tu nie tylko wieża jest twarda, ale też jest super depresja. Ta depresja bodajże 12 stopni, tak? No tak, 12 czy 10, zależy od tieru chyba. Na 10 to jest około 10-12 stopni. I plus wieża to jest dobre granie. Tak jest. Czyli co 30, damy na to tam 1 sekund czy 32 sekundy bodajże, przeładunek 4 pocisków. Są to pociski podkalibrowe. O penetracji 217, uszkodzenia 230, na goldzie mamy 242. Oczywiście na ósemkach ten gold nie jest za bardzo konieczny. Czy ten czołg twoim zdaniem ma jakieś wady? Wady to może jest chyba największe to przeładowanie między pociskami, ale myślę, że same zalety ma w sobie. Czyli prawdopodobnie, bo ja dostaję wiele powtórek na tym czołgu. Ostatnio na przykład oglądam sobie Pula i Kołobanowa i gościu miał drugiej klasy medal, czyli nawet asa pancernego nie dostał. Po prostu grają w tej chwili gracze bardzo skutecznie na tym czołgu. Obawiam się, że te charakterystyki, jak Wargaming dostanie za dobre na tym czołgu, no niestety spowoduje, że będzie nerfik. Będzie nerfik i spowoduje, że ten czołg może być gorszy. Mam nadzieję, że przynajmniej ten pancerz wieży zostawią i tą depresję, a z nerfią może delikatnie celność, czy też, no zobaczymy. Okej, okay. Sytuacja wygląda tak, że jest 6 do 11. No i cóż, jeszcze nie uciekasz z tej górki, chociaż no już zaczynają cię tu arty trochę męczyć. Ale na razie nie postanowiłeś z tej górki uciekać. Bo tu jest, czujesz się bezpiecznie, nie? Tak, tutaj. Myślałem, że tutaj będę zdekapowywał w międzyczasie, jakby mnie objeżdżali z drugiej strony, sobie spotuję coś tam, spróbuję obić. Tutaj było bezpiecznie w miarę, tak mi się wydawało przynajmniej.
No i teraz właśnie o co chodzi głównego w tej bitwie, no to myślę, że zachowanie za chwilę zobaczycie Pabla, gracza właśnie na tym UDES-03, też Szwed, czyli 2/8 Szwedy są na górce, spowoduje za chwilę właśnie coś fajnego ten gracz, ale to momencik, na razie T32. Przeładowane masz, ale no nie ma co się pokazywać, bo od razu arta strzeli, nie? Tak, tak. Jeszcze artyleria, to bardzo się bałem, chociaż tutaj mało HP zostało po jednym strzale. Sam w tym tak. Na razie masz 3 kile, zostało 7 czołgów, więc zapewne nie myślałeś o pulu, nie? No, jeszcze w tej chwili nie bardzo miałem nadziei na to. No i teraz od tyłka T30. Myk. Gąska teraz będzie, no i nie wiem dlaczego nie obrócił do końca wieżę. I zostałeś sam z graczem Pablo na UE, na UDES-ie. No i trzy artylerie i trzy czołgi jeszcze pozostały wrogie. No i cóż, nadal jeszcze wiara w zwycięstwo jest. Mało, ale było. No i teraz te trzy pojazdy wyjechały. O dziwo, od artylerii teraz nie dostawałeś, chociaż chyba jesteś na ich zasięgu. Właśnie w tym momencie myślałem, że albo go ściągnę, albo mnie wcześniej, a to już tam dopadnie jakoś. Ale udało się. No i w tej chwili masz 6 zniszczonych pojazdów, Pablo ma 2. I chyba teraz sobie pomyślałeś, cholewcia? Cóż, spytam się kolegi. Na początku napisałeś mu please 190. 10 kills, nie? Daj 10 kili, daj. Oczywiście zapewne niektórym widzom to się nie spodoba i napiszą w komentarzach, o, że brałeś o pula, nie? Ale jak wiecie, jest to bardzo przyjemny medal, a ty mogłeś go w tej chwili zdobyć. Zostało 4 czołgi. No i proszę, i Pablo napisał, ok, będę na YouTube. A, skąd wiedziałeś, że będziesz na YouTube? Przeczucie takie miałem, że jeżeli mi pozwoli ten właśnie kolega Pablo, to może gdzieś mi się uda to wstawić. Tak jest. Z pomocą. No i T37 popełnia błąd, po prostu kapując, zamiast świecąc artylerią. No i zostały 3 artylerie. Jeszcze dodałeś gracza do plutonu. No i cóż. Już teraz chyba trochę można było uwierzyć w to, że zwyciężycie i że będziesz miał tego pula. Czy to był twój pierwszy pul? Znaczy, to był będzie? Pierwszy. Będzie, za chwilę. Tak, będzie pierwszy. No. No tutaj będzie trochę... Tak naprawdę chyba mogłeś już jechać na tą górkę. Ale właśnie tam dwie wjechały te M4-4 i trochę się bałem, że jedna może mnie właśnie za to 400 strzelić. Mm-mm. No cóż, pierwszy strzał niecelny. No tutaj tych strzałów niecelnych będzie więcej. A Pablo, cóż... Czeka cierpliwie, aż zniszczysz tę artylerię. Zapewne troszeczkę mógł się niecierpliwić, że nie jedziesz te arty zabijać, ale bałeś się, tak mówisz, tego, że jakiś strzał padnie i zginiesz. W każdym bądź razie Pablo tak sobie myśli, i zaraz ci napiszę,
że przyjmie na siebie strzał, żebyś zabił te arty, nie? Tak, właśnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gotów? Tak jest. No i słuchajcie, bardzo fajny przykład, bardzo fajnego zachowania gracza Pablo. Oczywiście bardzo dobra też bitwa twoja, ale ja tak tylko mówię, pamiętajcie o tym, że zerkajcie czasami na te wyniki, bo może być gracz, który ma 9 zniszczonych pojazdów, brakuje mu ten jeden do pula. Warto mu go zostawić, dużo nie zyskacie, a gracz będzie bardzo szczęśliwy. No i teraz cóż, ósmotierowa artyleria jest gdzieś tam właśnie schowana i czeka na strzał. Ale na szczęście udało ci się przeżyć. No i teraz Pablo pojedzie ci wyspotować artylerię. Chociaż teraz artyleria strzeliła, więc tak naprawdę masz 40 sekund na to, mogłeś sobie pojechać, nie? Ale nie wiadomo, nie? Nie chciałeś się ryzykować. Właśnie, chciałem ryzykować. Tak jest. Oczywiście Tedek szwedzki 8 poziomu zapieprza 70 km na godzinę. Jak widać, już teraz jedzie tylko i wyłącznie z włączonym trybem podróżniczym. No, tam nawet widzę, że więcej osób ci już gratuluje, że jesteś bohaterem, chociaż twoim bohaterem chyba w tej bitwie został Pablo. Tak, na pewno. Jak widzicie, masz 10 zniszczonych pojazdów. Jeżeli chodzi o wynik, już pokazuję. Jeszcze odznaka ostateczne poświęcenie, paskuci oraz medal Pula i High Caliber. 6000 obrażeń, prawie 1800 bazowego expa oraz pierwszy medal Pula. Nie grasz z premką, więc trochę straciłeś, ale niedużo. Dobra. To wszystko. Jeszcze raz chyba jak chcesz, to możesz teraz oficjalnie podziękować koledze. Dobra, to dziękuję dla gracza Pablo, który tu mi pomógł właśnie tą bitwę, bardzo ładny wynik zrobić w niej. I jeszcze chciałem pozdrowić paru graczy, jeżeli mogę. Tak jest, oczywiście. No to Liquidkę pozdrawiam, Czajnika 84, Zozolkę i mój klan Forus. To chyba wszyscy. Okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. I przypominam, jest w niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeżeli chcecie wspomóc chore dzieci, to jest aukcja stworzona przez Hallaka, gdzie można zagrać plutony z wieloma różnymi osobami, również ze mną, jeżeli ktoś by chciał. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.